My znajdujemy się u gminie w Orla, to u Polski jedyna gmina, u jakiej ukazalniki na białoruskiej mowie, temu, że tu przeżywa białoruska nacjonalna mniejszość. To ludzie, jakie narodzili się u Polski, ale jeny po nacjonalności Białorusy. Tu moja wioska Kaszeli, u jakiej ja wyrosł, u jakiej, kiedy w dzieciństwie ja chodził po ulic, to ja nie czuł polskiej mowy. Po edukacji ja nastawnik historii, po profesji można powiedzieć żurnalista, reżyserem stał, kiedy zaczął pracować na telebaczeniu. To było dowoli dawno, 27 lat temu. Ostatni film, jaki ja zniał w Białorusi, on nazywał się Ostatni dyktator Europy. Tak, po ślach tego filmu ja przestał być wietliwa prymany u Białorusi, stał persona non grata i, co ciekawe, pro to mnie objawił tadyszni posol Республіки Білорусь у Варшаву, Павел Латушка. Ну, зараз відомий опозиційний діяч. А чи я режисер? Ну, поскільки роблю документальне кіно, то, видать, режисер. Хоча я не лічу себе режисером. Чи я режисер білоруський? Ну, напевно, так, тому що я, по-перше, по національності білорус, хоча народився у Польщі. Ты же сказал, что я не режиссер. Мужик. И до этого малорольный, бо батька мил только, может, 5 гектаров у своей земли, так что не богато. Это лес, который мы тут бачим, мы посадили с батьком году тому, может, 18. Приемно ходить по своим. I to jakraz nasz prywatny les, kudy można przejść po drodze, ale tak samo można pojść za grybami, a można prosto pojść tak sobie, jak my się i polubować się tym, że rastienie, co takie, jakie będzie rasti, kiedy i nas już nie będzie na tej ziemi. My sioleta odznaczajemy 15 godzin Bielsatu, ale tak składało się, że ja dla Bielsatu, skażem, u Karyż Bielsatu pracuję już 17 z nieczym godów, może 17 z polowej. Telebaczenie nie stwaraje się właśnie tak, że siądnia zadumali, za jutra poszli u efir. Trzeba było podrychtować się do tego. U początku my z gospodarnią Agnieszkiej Ramaszewskiej robili taką programę po białorusku dla pierwszego kanału polskiego telebaczenia na białoruskiej mowie. Ona nazywała się Białoruś, Białoruś. To był, można powiedzieć, taki prapoczatek Bielsatu. No i tylko po dwóch latach, kiedy my już nauczyli trochę żurnalistów, operatorów, montażerów, kiedy stworzyli niejaką taką bazę dla tego, aby pokazać u efiry to, że jest taki telekanał jak Bielsat, i on zaczął żyć swoim życiem. No i zaraz już żyje 15 lat. Na przeciągu tego czasu wielmi mnoga pomieniało się. Ja pamiętam, kiedy my stwarali pierwsze programy dla Bielsatu, to było tak, że u nas byli korespondenty u Białorusi, i oni tam coś zdymali, montowali i przysyłali nam ten materiał, ale nie internetem. Jego trzeba było przewieźć albo autobusem, albo ciągnikom. Pośla tylko tu montować, składać programu u Białostoku, dowozić na maszynie u Warszawy i tam pokazywać to u efiry. Ja liczę, że progresu, ale nie internetu, skażem, liczba tych usich ustrojstwach, u jakich ja zusim nie rozbieraju się, to my zaraz nie zmogli niczego zrobić. Zaraz ja mam na uwadze 22 rok, kiedy u Białorusi reżim, kiedy tam nie machczyma faktycznie niczego robić, kiedy granica faktyczna zaczyniona ja. I zaraz Bielsat, to już nie telebaczenie 19 stagodzie, tak skażu, jakoje my poczynali 15 godów temu. To zaraz współczesna ustanowa, jaka wieszczaje nie tylko u efiry, wieszczaje u internecie, ma różne inne sposoby dojść z informacją do ludzi za polskiej wschodniej mierzoj. Kiedy ja jeszcze pracował na polskim telebaczeniu, to był oddział Białostoku, ja zdymał filmy pra Białorusów tu na Podlaszczy. No a kiedy już znikł Bielsat, no to to była jakby naturalna droga i naturalne miejsce, kudy mnie trzeba było podać. Ну, бо де, калі не ў Білсаці, можна было зняць такія фільмы, як «Архімандрыт». Гэта менавіта пра архімандрыта Гаўрыла, ўжо зараз спакойнага, які будаваў тут на Падлашы адзіны праваслаўны скіт. Фільм «Сярожа»
Ta pierwsza się oprasumny, jak padzieje paśla wojenna, a czasu paśla drugiej suświetnej wojny, kiedy Polska je podpolle, no na żal, nie wielmi polubiła prawosławnych Białorusów i zaklikała ich pokinąć ich tut maleńką ojczyzną i pojechać u sowiecki raj. Сей біт менавіта пра Дарафея Фіоніка, гэта мой сябра, які захоўвае беларускія і праваслаўныя традыцыі на Падлашы. Нема граніцы паміж Падлашым і Лесем. Ад маёй вёскі Кашалі на ўспрашчкі, як у нас кажуць, 20 кіламетраў Беларусь. Там ёсць нават сямейцы людзей з маёй вёскі. Мая сям'я таксама там пражывае. На жаль, зараз кантакты немагчымыя па палітычных прычынах. Таму мне падаецца, што я і пачаў працу на Белсаце, а раней яшчэ пачаў рабіць фільмы і праграмы пра беларусаў у Беларусі і ў Польшчы, што каб навязаць лучнасць з людзьмі, якія зараз за межой. Спадзяюся, што калі не я гэтага дачакаю, то дачакаюць гэтага мае дзеці.